Która pizzeria przygotuje najlepszego Ignacego? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. Programem, w którym komplikujemy proste rzeczy. A dzisiaj naprawdę skomplikowaliśmy, ponieważ rzuciliśmy największym pizzeriom, czyli Da Grasso, Papa John'sowi, Telepizzy, Pizzy Hut, Dominium oraz Dominosowi specjalne wyzwania, które niestety Telepizza odmówiła i nie zrealizowała, ale cała reszta zrealizowała. To jest zdjęcie z mojego Instagrama. Przepiękne. Z ciekawostką o zegarkach i o niedawaniu prezentów. Ale wracając, jakby to jest proste zdjęcie z mojego Instagrama i tu jest moja buzia. I założenie było takie, że nasza cudowna ekipa w osobie Huberta oraz Piotra poszli do pizzerii i poprosili, żeby pizzy zrobiły buzię. Ale oprócz tego jeszcze poprosiliśmy tę pizzerię również o przygotowanie jakiegoś śmiesznego żartu, no i żeby zrobili jakąś kompozycję smakową na tej pizzy. Oczywiście jest to prośba do pizzerii, która jest absolutnie niepotrzebna. Zatem został oczywiście im należyty napiwek też zostawiony i słuchajcie, zachęcamy też Was do tego, żebyście sobie czasem zamówili jakąś pizzerkę. Albo w dzisiejszych jedzenie. Albo w ogóle jedzenie. Trzeba wspierać polską gastronomię, szczególnie, że teraz jest ciężko, a my wspieramy ją chyba najbardziej tutaj. Chyba najbardziej w Polsce. Nie no, może nie najbardziej w Polsce, ale na pewno swoją niemałą cegiełkę do tego dołożyliśmy, to na pewno w naszej trochę wystawie. Ulaną cegiełkę, ale zawsze cegiełkę. Ale zawsze cegiełkę. Dobra, przechodzimy do pierwszej pizzy. Macie tą przyjemność, że będziecie widzieli to przed nami. Tak. Pizza Dominium numer... Ojoj... Jeden! Okej, okay. Ale poczekaj. Dobra. Przychodzi blondynka do pizzerii. Poproszę pizzę z salami. Pokroić pizzę na 6 czy 12 kawałków. 6, bo 12 nie zmieszczę. Trochę zniszczyłem dowcip, ale tutaj było, wyglądał jak N. I dlatego nie zniósł. Przepraszam, to była moja wina. Dobry był żart. Jestem miły, bo źle przeczytałem. Dobrze, no okej, okay, dobra. No, kozak dlaczego żart. Nie blondyn? Tak, kozak żart. Oceńmy koncept, bo tak, są włosy porobione. Nie, oceńmy koncept. No, halo, tak, no spokojnie. No. Okay. Oceńmy koncept. Podobny jak z obrazka, they're można the by same powiedzieć. It's the same picture. Tak. It's the same picture. Jak czujecie? Że jak mi się no podoba? No tak, no, no a kto ma to ocenić? Mi się bardzo podobają okulary, Ignacy. Masz nawet szkło zrobione, nie wiem, czy widziałeś. Włosy takie troszeczkę jak Gimper wyglądasz. Że łysy jestem! Trochę tak, trochę tak. No słuchajcie, no nasza pizza jest tutaj z serem, szynką. Do tego mamy chyba pesto. Pesto położone tutaj? Mamy... A, oprawki są z pesto. Tak, oprawki są z pesto. Mamy z salami, mamy z... Ale jest jeden aspekt, który bardzo mi się podoba. To znaczy moje zęby są kawałkami mięsa. I są, masz tylko trzy. Tak, mam ich tylko trzy. Tak się złożyło w moim życiu, że mam dzisiaj tylko masz trzy. Masz trzy jedynki. Jak się z tym czujesz? Czuję się z trzema jedynkami. Próbujemy? Próbujemy. Wybierz kawałek, ukrój. Dla ciebie kawałek specjalny? Tak. Z oliwkami powinienem wziąć. No. Nie, ty musisz dostać okul. O, czekaj. Mocno. Nie umiem tego używać. Jest podgrzana też pizza w piekarniku, żeby była ciepła na planie, więc te boki jest się spaliły trochę mocniej. Nie, czy... Poprosimy jeszcze nóż pomocniczo. Nie, Ignacy, czy możesz jako dorosły to zrobić? Oczywiście. O, czekajcie. Widzicie? Proszę. Bo mam coś takiego w domu. Nie mów, czekajcie, lecimy, Hubi. Nie ma czasu na czekanie. Cyk, cyk, cyk. No i proszę. Wiesz co, mam pizzę? Wiesz co, mnie śmiesz. Za każdym razem, ale ty zawsze dajesz wymówkę. Za każdym razem mówię, czy... O, ale to dla ciebie miał być. A, dobrze. To ja ci ukryję, skąd chcesz? Z tego samego. Możesz nawet mniejszy, nie musisz takiego dużego. Ja zawsze mówię, że ktoś, czy może zrobić to ktoś dorosły. I zawsze ci się wydaje to zrobić. Wiesz co, nie. Bo po prostu Mika często w domu robi pizzę. I mamy coś takiego samego w domu, tylko o, chyba trochę ostrzejszy. Dziękuję. Ja sobie spróbuję to pesto. Jestem ciekawy, ugryzę tak dziwnie pizzę. Spoko. Mm. No moje niezbyt, ale... Nie jest zła pizza. Mm. No sobie, nie jest zła. Mm. No, ale nie oceniamy tego, oceniamy głównie tak. Kompozycja czy był ciekawy dobór. 1 do 10. Ocena... A nie. Wiecie co? Nie, mam lepszy pomysł. Ocenimy na koniec. Bo teraz nie mamy nawet podstawy, do czego porównać, do czego ocenić. Tak. Ocenimy na koniec i posortujemy, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był trzeci, kto był ostatni. Spoiler, telepizza, bo nie wykonała. Dokładnie. Ale przechodzimy do kolejnej pizzy. Uwaga, uwaga, uwaga. Siup. Okej. Okay. Siup. Cicho. Żeby mieć płaski brzuch, trzeba jeść płaskie jedzenie. Na przykład pizzę. O, to jest śmieszne. To nie jest żart, to jest maksyma. Tak, maksymalnie. Skanał maksymalnie. Gorąco. Maksymalne sosy są już dostępne. Dokładnie tak. Porównanie?
porównanie, poczekaj. Trochę poleciało, trochę ci włosów poleciało. Ty, powiem ci tak. Nie jest źle. W telepizzy. W Pizzy Hut najwyraźniej pracują nie tylko tutaj zabawni pizzermeni, no, ale również artyści. To prawda, ale jest bardzo ładna. Jest bardzo ładna. Powiem ci, że mój nos złożony z 5 warstw bekonu wygląda bardzo apetycznie. Powiem ci, że tak bez żartu. Ej, ale ta skóra zrobiona z tego, włosy tak... I zobacz, że brodę, włosy, kurde. No, patrz, nawet ty zrobili, patrz, włosy spróbowali mi zasymulować tutaj. Szacuneczek! Troszeczkę oliwek spadło, zatem możliwe, że ten włos był wcześniej i on po prostu... Jaki jest, czym chcesz kawałek? Z noskiem. Z noskiem? Z noskiem. Dobrze. Nosek będziesz miał. Chcesz, to proszę. Ale wyszło na cienkim cieście, taki cieńszy zrobię kawałek. Tak, 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 cieńszy, cienki kawałek. Dobrze. Dobra, nosko sobie zaraz tak ukroimy. To mam mięsa. Chyba wiedzieli, dla kogo to robią. Chyba wiedzieli. O, dziękuję ślicznie. Ale jeszcze chcę pochwalić, że nie ma sosu pomidorowego na spodzie, tylko chyba jest albo śmietanowy, albo w ogóle nie ma. Bo jest bezsosowa. Wiesz? Mm. Jest sos śmietanowy? Mm. Smakowo nie jest najlepsza, ale... Moja była spoko. No. Moja miała dużo mięsa w swoim kawałku. Mm. Nie, no, nie była zła. Ale powiem tak. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Ja już odrobinę tutaj siadam, punkty stylu tutaj już daję, ale przechodzimy dalej. Jeszcze tutaj nie wybieramy zwycięzcy, bo jeszcze zostało kilka innych pizzerii do ocenienia. Zobaczmy. Siup. Uwaga. No. Okej. Rodzice, chcielibyśmy w końcu poznać swoją ukochaną. Ja. Ej, dobre! Dowcipem wygrywają. Ale uwaga! Wygrywają. Kolega pizzacy! To ja. Wow. To nawet jest on. No, to nawet kolega jest Ignacy, on. To nawet on! Ale jakie ładne oczy! Doskonałe! Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że widzieliśmy ten koncept, jak robili go Trajgajsi i powiem tak, nasze polskie pizzerie to totalnie nie mamy się czego wstydzić, absolutnie. Polska wcale nie jest za Ameryczką. Z czego to jest zrobione? Czy to są oliwki pogniecione? Wydaje mi się, to są jakieś pasta oliwkowe, ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda. Nie, pokrój. Dobra, pokroimy. Jestem aż ciekawy, żeby spróbować, ale jest dużo mięsa. Jest. To jest chyba pierwsza pizza, którą rzeczywiście chyba dałoby się tak zjeść. Mogę się powiedzieć inny żart, bo Hubert powiedział, że jak pokazał to zdjęcie, to ktoś pizzeriak mówił, że a, bo ty twarz tego kolegi to chyba kojarzy. Wiesz, co Hubert wtedy mówił? A, bo wszyscy mówią, że mój kolega podobny jest do premiera Morawieckiego. Tak było, to prawda. Dzięki, Hubert! Ale zawsze mówili, nie, to jednak skądś jakoś inaczej kojarzy. Nie, spoko. Jest chyba najlepsze ze wszystkich. Lepsze smakowo ze wszystkich. Najlepsze ze wszystkich smakowo. Mam najśmieszniejszy żart. Mam dużo mięsa. Moja historia. Kurde, naprawdę wysoki poziom. Mm. Nie mogę się doczekać kolejnego zawodnika. Nie chcę. Ale też ten koncept z nosem zrobić z bekonu, tylko że ci poszli od 10 kroków dalej, bo to jest 7 plasterków bekonu. I na górze jest jeszcze tak ładnie odkrojone. Ale jeszcze te oczka jak ładnie są zrobione. No kurde, naprawdę jest. Dbałość o detale jest doskonała. Patrz. Nigdy nie chciałem robić takiego odcinka, bo bałem się, że każda pizzeria zrobi, każdy odmówi, a tutaj wszystko. Oprawki okularów są zrobione z otwartych nasion fasoli. One są specjalnie otwarte, żeby był jasny kolor. Każde nasiono fasoli jest otwarte, zobacz. I te oliwki są pogniecione, te specjalnie. Wydaje mi się, że oni nie mają fasoliwkę. Wydaje mi się, że specjalnie pogniecione. To naprawdę jest kawał pracy wykonanej. To tutaj to... Tak. Kurde, no. Fenomenalne, fenomenalne. Fenomenalne, dobrze. Mam nadzieję, że reszta przebije. No, chcę to zobaczyć. Lecimy dalej, na razie każda jest coraz lepsza. Pam parararam. Uwaga. Nie patrz. A, przepraszam, muszę jeść. Jedzenie 3 piw dziennie jest zdrowsze niż bycie martwym. Papa, don't. Wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Chcecie pizzę? Czy jest wszystko okej? Pamiętajcie, drodzy widzowie, to więcej. Lepiej 3 pizze w garści niż jedno ciało w grobie. Lepiej spalić pizzę na popiół, aniżeli samemu w popiół się obrócić.
Jak to Mateusz, kto pizzą wojuje, ten od pizzy ginie. O kurde. Dobrze, wreszcie mogę przyjrzeć Valorman. Pamiętasz mój stary awatar na YouTubie bez oczu i tak dalej? Oni mi jest podobny. Stary, oni mi zrobili uszy, kurde. Zabili ci uszy. Mogę złapać pizzę za uszy, zobacz. Możesz się sobie złożyć na pół, jeżeli chcesz, jak zakładkę. Ej, coś byś trochę zmieścił spokojnie, nie? O Boże, ty mój najlepszy odcinek, jaki robiliśmy od dawna. Autentycznie. O cholera. Jezu. I ten nosek z pieczarki, tak. Zobacz, jaki piękny. O Boże. O Jezu, jesteście doskonali. Nigdy się tak dobrze nie bawiłem. Jedzenie trzy, nic się nie jest straszne. No, ma rację. No, ciężko się rację, nie zgodzić. Co, dostaniemy od kolejnego pretendenta. Dobra, tutaj. Urwało mi się, wiesz, że wyrwi ten kawałek, daj, proszę cię. Bo... Każdy, kto zjadł pizzę, kiedyś umie. Na przykład. Jeszcze... Czy wiesz, że 100% ludzi, którzy zjadło pizzę, nie żyją. To prawda. Jeszcze skupne uszka. Też już podgrzewane, więc nie ma tutaj pod tym osądzać. Jest okej. Okay. Ja naprawdę nie wiem, którego tu wybierze, będę pierwszy. Jest okej. Okay. Naprawdę nie wiem. Dobrze, nie wiem, jaka została jeszcze pizzeria? Jeszcze nam zostało... Na Grasso. Na Grasso. No to nie wiem, co musi zrobić na Grasso, żeby to przebić, ale... Gdzie się człowiek śpieszy, tam się diabeł cieszy. Dobrze, idziemy na Grasso. Lecimy dalej. Uwaga! Jaka jest ulubiona pizza smakosza? Każda? Następna. Okej. Okay. A to jesteś ty. A to jestem. Dobrze, przyłóż. Powiem tak. Jest troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Okej, wyróżnia się. Powiem, że taki Ignacy... No, najmniej Ignacowa pizza na świecie, bo zliczyłem, że mamy więcej niż jeden rodzaj warzywa, czyli i coś innego niż ser w przypadku innego. Widać, że matura rozszerzona z matematyki była robiona. Dobrze. Czekaj, mamy oliwki czarne, oliwki zielone, mamy czerwoną cebulkę i mamy, o, twój ulubiony, szpinak i zieloną paprykę. Ignacy, no, możemy spróbować, czy się zielona różni papryka od czerwonej. Ale gdybym miał ocenić, wydaje mi się, że ona byłaby chyba najsmaczniejsza, gdyby była, że tak powiem, normalnie sprzedawana. Byłaby najsmaczniejsza ze wszystkich. Bo wydaje się, że ta kompozycja ma sens. Masz, proszę, ma takiego... ręce i nogi. Proszę, a nie ma uszu. Proszę. Ale ma buzię. Ma buzię za to. To prawda. O Jezu, że ten Papa John siedzi. Jeszcze pijesz, raz? De Grasso. Siedzi mi cały czas patrząc i ten ich humor. 100% nam siedziało jakichś dwóch studenciach. Na 100%. Dobrze, mamy wszystkich pięciu. Ja poproszę wszystkich kandydatów. Całą resztę pizzy. Poprosimy wszystkie pizze tutaj. Możemy poprosić? Dawajcie je na stół. Bum, wszystkie na raz będą. Nie, obróćmy. Obróćmy je wszystkie na stół. Nie wiem, czy nie złapią się wszystkie, oczywiście. Będziemy je eksponowali. Dobra, dawaj, róbmy to na nagranie. Bum. Klik. Dawaj. Bum. To. Dobra, a może zrobimy nawet tak, patrz. Tak. Okej. Tak, i tak, i tak. I patrz na to. Zrobimy to jedno i teraz to do góry. Pana tej. Tak, tak. I tak. Dobra. Dobra. Ostatnie miejsce, telepizza. Telepizza, tak. Tak, jednogłośnie, ostatnie miejsce. Jednogłośnie zbiera ostatnie miejsce. Boże, nie wiem, Madziu. Dowcip. Teraz dowcip. Dowcip, który mnie najbardziej rozbawił. Wydaje mi się, że tutaj się znajduje. To jest śmieszny dowcip żart. Tematyczny, dopasowany do pizzy, w całej kompozycji. Dowcip, który mnie bardzo zaniepokoił, to tutaj nagroda jeden zaniepokojony Mandzio i wędruje tutaj dla... To jest doskonałe, ciężko mi powiedzieć. Za to dalej... Jeżeli chodzi o wygląd. No, powiem ci, ta była bardzo wysoko stawia. Była bardzo wysoko i wydaje mi... A powiedzcie z planu, który był najbardziej podobny do mnie, jak patrzyliście z daleka? To wskazujcie ładnie, po kolei. Wiktoria. Ten na środku. Tak, dobra. Magda? Środek. Mateusz? Środek. Inga? Środek. Miśka? Środek. Środek?
No to słuchajcie, jednogłośnie decyzja planu. Raczej to, i jeszcze ta obrana fasola, naprawdę. To, no. To tyle detali, co było dobrane. Ale dobrane. Też honorowe wyróżnienie tutaj dla wszystkich naszych uczestników, naprawdę. W sensie dobór detali, elementów. Każdy się postarał. Każdy się postarał. Tylko był jeden żart ze śmiesznedowcipy.pl. Ale poza... A tu jest dwóch studentów na fazie wieczorem. Tak. To jest więcej ten klimat. Ale generalnie, słuchajcie, każda pizzeria się mega postarała. Jak mamy tutaj jednego zwycięzcę, któremu bardzo serdecznie gratulujemy. Domino's! No i raz, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, bądźcie z nami w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Wspierajcie polską gastronomię, a my widzimy się w następnych. Cześć! Siema!